drużyny mogą tutaj rywalizować i prezentować także umiejętności. Miejsce czwarte zajęła w momencie jeszcze, dobrze, zanim ogłosimy klasyfikację. Myślałem, że prezes na koniec zabierze głos, ale chciał teraz, także proszę, oddaję mikrofon panu Januszowi Dorosiewiczowi, prezesowi Szkolnego Związku Sportowego. Tak jak pan powiedział, wspaniała impreza. Muszę wam powiedzieć, że będąc na meczach dorosłej siatkówki, zarówno żeńskiej, jak i męskiej, nie przeżywam takich emocji jak tu. Bo nie tylko wy angażujecie się w gry, ale przede wszystkim te, które wchodzą za chwilę na boisko, czyli cały zespół. Coś wspaniałego, słuchajcie. Dziękowałyście swoim trenerom, brawo, brawo. Natomiast ja chciałbym powiedzieć, że i podziękować w waszym imieniu, w swoim imieniu, w imieniu Szkolnego Związku, przede wszystkim dyrekcji tej szkoły, która udostępnia nam piękną halę na zawody. Dlaczego o tym mówię? Mamy wiele pięknych hal w Warszawie w tej chwili, sal szkolnych, ale nie wszędzie możemy z nich korzystać. Dlatego też duże, duże podziękowania dla dyrekcji szkoły. Natomiast chciałbym, żebyśmy wspólnie podziękowali tym oto dwóm panom, organizatorom wspaniałych, po raz kolejny wspaniałych zawodów w siatkówce. I duże, duże brawa dla nich, bo to jest bardzo duży wysiłek zorganizować taki. Akcja, to stało się już tradycją, na pewno Warszawa to będzie złoty medal i tego wam życzę. Być może za rok, za dwa, jak poprawi się sytuacja finansowa Urzędu Marszałkowskiego, nie tylko złoci medaliści będą uczestniczyć w igrzyskach mazowieckich, a również zespoły, które zdobyły srebrny i brązowy medal. Ale w tym roku tylko i wyłącznie złoci medaliści. Dziękuję. Dziękujemy panu Januszowi Dorosiewiczowi. Chciałbym podziękować tutaj Eli Majsza, która bardzo wiele pracy włożyła, i Małgosi Onek, która sprawowała opiekę medyczną w sposób jak zwykle profesjonalny. Dziękuję bardzo. A teraz przechodzimy do klasyfikacji. Miejsce czwarte zajęła szkoła numer 30. Zapraszam.
Teraz biorąc